związku z tym, że w moich materiałach mam filmy o wymianie żarówki świateł przednich w ciężarówkach, nie może również zabraknąć materiału o wymianie żarówki światła tylnych. Będzie to jeden wspólny film zarówno dla ciągników siodłowych, jak i naczep, ponieważ wymiana żarówki w światłach tylnych jest podobna zarówno w ciągniku siodłowym, jak i w naczepie i bardzo łatwa. Wystarczy odkręcić klosz, porównać jedną lampę do drugiej, zlokalizować, która żarówka się nie świeci, wymienić żarówkę, zakręcić klosz tak, aby uszczelka pomiędzy kloszem a konstrukcją lampy się tam znajdowała, zakręcić klosz i gotowe. Tu jak widać w prawej lampie świeci się światło pozycyjne, a w lewej go nie ma. I właśnie tą żarówkę w lewej lampie tylniej trzeba będzie wymienić. Najpierw pójdę może wyłączyć światła, żeby nie naprawiać nic pod napięciem. Cała czarna aż. Widać. Żarówka z podwójnym włóknem, akurat taka w tej lampie i taką trzeba będzie tu wstawić. Oczywiście posiadam taką. Ok. Porównamy jeszcze napięcia. No i zakładamy żaróweczkę. Zobaczymy, czy działa. Pięknie chodzi. Działa.
Tutaj jest uszczelka. Tutaj po prostu trzeba dopilnować, żeby ona tam była. Dobra. No i gotowe. O tyle, o ile wymiana żarówek w światłach tylnych jest banalna. Polega po prostu na odkręceniu klosza. O tyle na przeszkodzie może nam stanąć to. Czyli torksy. Kolejny raz torksy. Standard. Standard w ciężarówkach. Zastosowanie właśnie takich śrubeczek. Gwiazdeczki.